Dzień dobry ludziska, cześć, no Janu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z tier listy na kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać tier listę dodatków do gry Total War Attila. Ostatnio zdaje się na Discordzie albo w komentarzu pod jakimś filmem na YouTubie, ktoś podsunął taki pomysł, no i dzięki ci kolego bardzo, wybacz twojego linku, nie pamiętam, bo po prostu wiem, że ktoś to napisał, ale nie wiem kto. W każdym razie jest to no super pomysł, żeby wrócić do tier list, lubię ten format, jest to ciekawa, taka dosyć innowacyjna forma nagrywania odcinków z Total Warów, no więc tak, dzisiaj skupimy się na dodatkach do Attili, czyli Total Wara, którego, jak wiecie, bardzo lubię. No i trzeba też ocenić jego dodatkową płatną, warto zaznaczyć, zawartość. A więc, wyszło w Attili 8 DLC, ja jestem fanem tych dawnych DLC, teraz te, które wychodzą do Warhammera, może i są ambitniejsze, z tego względu, że część osób na nie narzeka, że mają, wiecie, tylko tak samo parę frakcji, są drogie, ale jak się porówna takich wikingów, którzy no są po prostu frakcjami lekko kopiuj w klej z innymi jednostkami, do frakcji o zupełnie innej rasie w Warhammerze, z całkowicie innymi mechanikami i całkowicie innymi jednostkami, też może i kopiuj w klej, to jednak no te Warhammerowe wydają się być ambitniejsze, ale no te dawne mają swój klimat i ja jestem ich wielkim fanem. A więc pierwszym dodatkiem będzie DLC wikingów, które wyszło wraz z premierą i jeśli się kupiło, pamiętam edycję Attili, to znaczy Attilę przed premierą, albo taką edycję The Tyrants and Kings, no to oni już są w pakiecie, więc większość użytkowników już ma na pewno do nich dostęp. No i lubię ten dodatek, nie jest on jakiś mega super, ale zapewnia nam klimatyczne frakcje Nordów, którymi można wczuć się w klimat takiego nordyckiego, wikińskiego łupieżcy, no i dokonywać grabieży innych ziem od wybrzeży, na przykład ziem brytyjskich. Niestety te frakcje, czyli Jutowie, Danowie i Getowie są dosyć do siebie zbliżone, więc specjalnie się nie wyróżniają, ale zapewniają naprawdę fajne jednostki, zarówno lądowe, jak i te morskie. Co ciekawe, to są to frakcje o bardzo położeniu bezpiecznym, nie wiem, czy nie najbezpieczniejszym w grze. Są to ziemie bogate, co nie do końca może pasuje, bo chyba w tym okresie Skandynawia raczej do bogatych nie należała, ale jest to doskonały wybór do nauki gry. No i ja ich oceniam jako frakcje po prostu ok. Brakuje im jakichś ciągów fabularnych, specjalnych wydarzeń, jednak gra się i przyjemnie, no i wiadomo, wyróżniają się od innych frakcji w okolicy. Dalej mamy Longobardów, DLC, jakie wyszło chyba miesiąc po premierze, tak zwanych długobrodych. Longbeards, po polsku są przetłumaczeni jako Longobardowie, co nie do końca, wiecie, pasuje do tego tłumaczenia, ale no, tak chyba historycznie było mniejsza. W każdym razie, ich z góry już myślę, że ustawiam jako średniawe, trochę wahając się nad ok. Dlaczego? Z prostego bardzo względu. Po pierwsze, tak samo jak wikingowie, mają oni do siebie, frakcje w tym dodatku są do siebie bardzo podobne. Natomiast, pomimo, że mają jakiś tam swój ciąg fabularny związany z jakimś tam Iborem, że możemy skraftować własną postać, no, jakiś tam ciąg jest, może nie najciekawszy, ale zawsze coś, tak nie uważam, że te frakcje wyróżniają się od innych darmowych w okolicy. I to jest właśnie ich największy minus, bo darmowo mamy Franków, Sasów, mamy jeszcze te inne frakcje, jakie mogą się osiedlić, typu Swebów. Może i różnią się jednostkami, ale wciąż jest to taki sam barbarzyński klimat, nie taki jak wikingowie, tylko taki, no, europejski, germański. I to w moich oczach ich nieco niżej piastuje niż wikingów. Chociaż ich własne jednostki są bardzo fajne na multi, cechuje ich naprawdę dobra piechota, ale są po prostu zwyczajni, wobec czego daje im średniawe. Dalej, najwspanialsze DLC Blood and Burning, czyli oczywiście Komuna Mediolanu. Jak żeby inaczej? No nie da się inaczej ocenić dodatku, który zawiera coś, co powinna zawierać podstawowa wersja gry, czyli efekty krwi i brutalnej walki. No po prostu to powinno być w grze, dlatego z automatu jest to najniżej kategoryzowane, choć trzeba przyznać, że te efekty są naprawdę fajnie zrobione. Attila, Round 2 i Trons of Britannia, też Shogun, słyną z naprawdę fajnych i klimatycznych efektów, no ale sorry, że za to trzeba płacić, to automatycznie jest to przysłowiowa na moim kanale Komuna Mediolanu. No dobra, dalej bierzemy Celtów. No i z Celtami się trochę waha pomiędzy dwoma ocenami, ale o tym za chwilę. Najpierw przytoczmy, jak te frakcje w ogóle się prezentują. A więc, sądzę, że jest to mega ciekawy zestaw frakcji.
i szczególnie najciekawsi są jak dla mnie Piktowie, ale tutaj też się jakoś szczególnie od siebie nie wyróżniają, ale bardziej niż w przypadku Wikingów i Longobardów, bo na przykład Piktowie słyną z bardzo fajnej piechoty, Kaledończycy mają dostęp do fajnych łuczników, a Ebdani do ciężkich włóczni i oszczepników. No i to jest okej, że jakoś się tam wyróżniają, bo z kolei Wikingowie, no to jedynie chyba Jutowie mają Huskarli, a reszta jest praktycznie identyczna. W przypadku Longobardów, no to też tytułowi Longobardowie, bo tam mamy Alemanów, Bungurdów i Longobardów, oni mają najlepszą piechotę wybranych i wojowników Godana. Chyba ci wybrani to są ci lepsi, bo wojownicy to są ci tego pierwszego tieru, a ci są już tego kolejnego. To znaczy nie są pierwszego, bo są wyższego, no ale ci wybrani są jako tako lepsi. Zaś, co najbardziej wyróżnia frakcję Celtów, to możliwość tak zwanego Vanguarda, a zatem możliwości rozmieszczania się poza domyślną strefą rozmieszczania. To jest super, bo szczególnie ta opcja sprawdza się na multi, gdy możemy wroga zaskoczyć. Mniej więcej dokładnie to samo mają Hattori z Shoguna 2, ale też w kampanii single player daje to ciekawe możliwości strategiczne. Na pewno Celtowie na multi są doskonałą, jak dla mnie, najlepszą kontrą na Słowian. A Słowianie w pewnym etapie, gdy były ligi attylowe, pozdrawiam i może jeszcze kiedyś się odbędą na lidze polskich młotków, teraz już pod nazwą Liga Polskich Bretonów. Zapraszam też na ich Discordzika, może tam linkaczę, jeśli nie zapomnę, dam do opisu. W każdym razie, no, Celtowie są taką kontrą na tych dziadowskich Słowian, że oczywiście Słowianie są super, ale mają taką chęka, jaka jest naprawdę irytująca i Słowianami można ją dosyć fajnie, Celtami skontrować. No, co więcej, mają jakiś tam swój unikatowy ciąg fabularny, unikatowe budynki, no i dostęp do jednostek ogarów, a więc jednostek piechoty z psami. Nie są to jakieś specjalne oddziały, trzeba nimi umieć korzystać. Niektórzy odnajdują w nich fajne zastosowanie. Ja osobiście niespecjalnie przepadam za właśnie graniem tymi frakcjami, więc myślę, że z tego względu daję im kategorię bardzo dobre, ale nie jest to tak naprawdę bardzo, bardzo dobre. Trochę wyżej niż OK, ale jednak no są, myślę, że lepsi i ciekawsi niż Wikingowie, więc śmiało należy mi się taka, a nie inna ocena. No i dalej, DLC, uwaga, inne niż poprzednie, bowiem dodające całkowicie nową kampanię, a mianowicie The Last Roman, czyli Ostatni Rzymianin. Z automatu takie dodatki już oceniam wyżej, bo no jest to innowacja, z której Creative Assembly obecnie zrezygnowało. No niestety teraz, jeśli jest pomysł na jakąś fajną kampanię dziejącą się może w pomniejszym okresie historycznym, no to musi powstać pod to jakaś saga, Total War pomniejszy. Szkoda, bo fajne to było, że grając taką tyle, możemy też zagrać w kampanię o nieco, co prawda przybliżonym, ale nieco innym okresie historycznym. Zatem przyznam, że największym minusem tej kampanii według mnie jest po prostu to, że jest lekko nudna. Nie jest jakaś ona mega ciekawa. Najlepiej taką zrobioną frakcją jest Belisariusz, który ma dwie opcje. Albo może pomóc Justynianowi odzyskać tereny dawnego Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego i oddać je na rzecz, no właśnie, Bizancjum, czyli Wschodniego Rzymu. Lub może się zbuntować, no i samemu chcieć otworzyć Cesarstwo Zachodnio Rzymskie. To jest ciekawe. Natomiast podbijanie tej Italii, bo ta mapa skupia się na Afryce Północnej, Italii i też terenach alpejskich. Jest to bardzo schematyczne. Jednostki, jakie mamy, są po pierwsze, nie ma ich dużo, po drugie są takie dosyć przeciętne. Jest też masa jakichś eventów ze spełniającymi się frakcjami typu Maurowie i ich armię się biorą znikąd. Takie dosyć oklepane. No nie wiem, jako że jest to dodatek dodający kampanię, korci mi dać bardzo dobry, ale jest to kampania na raz, więc wiecie co, ja dam tutaj OK, naprawdę nie ma szału, fajnie, że jest to innowacja, jednak wyżej im nie dam. Ale idziemy dalej. No i teraz, drodzy Państwo, teraz bierzemy sobie Empires of Suns. I to jest moje ulubione DLC, więc automatu daje im rewelację. Uważam ten dodatek za naprawdę doskonale zrobiony. Tam w ogóle w tle mają fajny ten ekran z menu Attili, tych jeźdźców huńskich. Otóż Creative Assembly, mam wrażenie, że lubuje się w klimatach pustynnych. Poważnie. Zwróćcie uwagę, że zarówno to DLC jest super zrobione, bo no każdy tak mówi, że to jest jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze DLC do tej gry. To samo się też tyczy Pustynnych Królestw z Roma 2, czyli Kuszytów, Saby i Nabatejczyków. To też są naprawdę fajnie zrobione frakcje, więc chyba mają jakąś słabość do tego regionu, bo wychodzą im poważnie bardzo dobre dodatki. Co mi się w nich podoba, no to po prostu to, że otrzymujemy trzy znacząco wyróżniające się od siebie frakcje. Jako tako Aksum i Chimiar są
może nie aż tak bardzo od siebie zróżnicowane jak Aksum, jak Aksum do Chimerytów i Chimer do... jak Aksum do Tanuchidów i Chimer do Tanuchidów, natomiast to wciąż jest znacznie wyższy poziom niż poprzednie dodatki. Więc tak, mamy właśnie te trzy frakcje, o których wspomniałem, no i co jest super, to to, że każda z nich ma własne drogi fabularne i własne ścieżki religijne. Zależnie od tego, jaką religię wybierzemy, a mamy zawsze dwie do wyboru, no to z tego tytułu otrzymamy różne jednostki, dostęp do różnych budynków, technologie, no i też będą analogicznie inne eventy, więc jest to wybór dosyć istotny, który musimy podjąć już najlepiej na początku kampanii, bo żeby wybrać religię, musimy mieć większość jej wyznania na naszym terenie, czyli zdaje się aż 75%, co wcale nie jest łatwe, zwłaszcza, że gdy podbijemy jakiś region wschodniorzymski, no i chcemy tam wybrać tą religię pogaństwo semickie, no to tam będzie 100% prawosławia. I nawracanie w Attylii nie jest dosyć proste, jest bardzo czasochłonne, dlatego warto dobrą sobie strategię na to zaplanować, żeby najpierw może wybrać tą opcję i już przejść na daną religię, a dopiero później dosyć agresywnie podbijać kolejne to tereny. No i tak, najwięcej gram jako Aksum, jest to jedna z moich ulubionych, o ile nie ulubiona frakcja w całej grze, naprawdę świetni są. Była z nich fajna seria na legendarnym na kanale, grałem też wcześniej nimi prywatnie dosyć dużo i na multi z kumplem i też prywatnie, nie wiem czy na streamie nie graliśmy, chyba nie. W każdym razie, co jest super, to, że słyną oni z eventów związanych z przyprawami handlowymi, z handlem przyprawami, także później mogą wybijać własne monety. Oni są doskonali, jeśli chcemy wczuć się w takie typowe królestwo handlowe, bo właśnie z tego słyną, to też historycznie jest tak najbardziej zgodne, są bardzo fajni. Chimer natomiast jest bodajże jedyną frakcją we wszystkich grach Total War, podkreślam, jedyną grywalną frakcją, jaka jest na starcie wyznania judaistycznego, a więc to też jest ciekawe, dosyć unikatowe. No i Chimiar może nie ma aż tak wielu eventów jak Aksum z tymi przyprawami, ale mają coś tam własnego związanego z tą Tamą Marib w tej osadzie, w dzisiejszym Jemenie. Kurde, nazwę nie pamiętam, chyba coś na Z to było. No i tam są eventy, że można ją naprawiać, ile możemy wydawać kasy, z tego mamy jakieś określone korzyści albo negatywne debuffy. No, nie jest to coś super, ale ich jednostki są fajne. Mają takich zamaskowanych żołnierzy w żelaznych maskach, super toporników, ciężkozbrojnych. Mają też ciężkozbrojnych, albo nawet bardzo ciężkozbrojnych oszczepników. No i też fajną, lekką piechotę afarskich, czy też atarskich wybranych. Bardzo dobrze sprawdzających się na multi, bo mają mega fajne statystyki. Vanguarda chyba też są niewidoczni z oddali, ale za to są o połowę mniej liczebni. Dlatego coś kosztem czegoś. Tanuchidzi zaś zaczynamy jako horda z możliwością rzecz jasna osiedlenia się i stworzenia imperium, no i słyną z agresywnego stylu gry. Co jest w nich fajne, to mają super jednostki i uwaga, jako jedyna frakcja na wschodzie, nie licząc wschodniego Rzymu, mają dostęp do pikinierów, z tym, że ich pikinierzy są ciężcy i mają jeszcze tarcze, do tego mogą użyć umiejętności, która na jakiś tam określony czas pozwala im szybciej biegać. Dlatego, ludziska, wyobraźcie sobie hordę pustynną, która jest mega mobilna, ma ciężkich pikinierów, którzy szybko biegają. No to jest super. I nimi fajnie się grabi na początku Cesarstwo Wschodniorzymskie, no a potem wraz z rozwiązywaniem dalszych tam etapów tego ciągu fabularnego prowadzimy do osiedlenia się, no i stworzenia fajnego państewka. Okej, dalej mamy dodatek Era Korel Wielkiego, a więc kolejne DLC z dzisiejszej listy, jakie oferuje nam całkowicie nową mapę kampanii, natomiast w przeciwieństwie do zachodniego, do ostatniego Rzymianina, jest to znacznie lepiej zrobiony dodatek. Otóż akcja dzieje się na terenie dziewięciowiecznej Europy Południowej, Zachodniej i Północnej, no i przedstawia okres panowania Charlemagne, czyli właśnie Karola Wielkiego. Jest to super dodatek. Ja osobiście jakimś wielkim fanem nie jestem, natomiast obiektywnie oceniam go zdecydowanie na rewelację. Po prostu niespecjalnie interesuję się tymi dziejami dziewięciowiecznej Europy. Lubię ten okres, natomiast w kontekście azjatyckim. Zaś, co mamy tutaj do dyspozycji? Nowy, trochę inny interfejs. Mamy także zupełnie nowe ikony budynków, nowe ikony jednostek. Jest to inny styl. Co do tych jednostek i budynków, trochę te jednostki są
delikatnie zbliżone do oddziałów stron w Brytanii. To jest mniej więcej coś podobnego. Osobiście wolę ten styl z podstawki, ale no, jest to coś zrobione, jakby nie było, bardzo dobrze i bardzo ładnie. Dostajemy 8 unikatowych grywalnych frakcji, takich jak Frankowie Króla Wielkiego, Muzułmański Emirat Kordoby, jaki bardzo lubię. Są też stepowi Awarowie, Westfalia, Królestwo Danii, Królestwo Mercji, Królestwo Lombardii i Królestwo Asturii. Z czego każda z tych frakcji ma własne eventy i też własne ciągi fabularne, jakie pozwalają na awansowanie naszego państwa. Przykładowo grając właśnie Kordobą, możemy, zaczynając jako emirat, z czasem, gdy wypełnimy wytyczne, jakie tam polegają, z pamięci powiem, bo już grałem kiedyś na streamie tą frakcją, na chyba zjednoczenie całej Iberii, no tam trzeba zdobyć ileś tam terenów i właśnie większość z nich to jest Hiszpania i możemy awansować na muzułmański już nie emirat, a kalifat Kordoby, co daje dostęp do chyba też nowych jednostek, a na pewno do innych fajnych benefitów. To jest bardzo, bardzo super sprawa. Tak samo Karolę możemy odtworzyć później, Imperium Karolingów, no naprawdę jest czym grać. I co jest super, to jest zróżnicowanie. Na południu, zobaczcie, tereny takie cieplutkie, mamy Arabów, na północy Wikingów, tutaj pomiędzy nimi frakcje właśnie, frakcje takie typowo już germańskie. Super bardzo sprawa. No i dalej na sam koniec zostało do omówienia DLC ze Słowianami, a więc z naszymi wspaniałymi przodkami. No i uważam to DLC za bardzo dobre. Nie jest to może rewelacja, ale to też, nie jest to też okej. Okay. Bowiem Słowian wyróżnia jedna znacząca kwestia. Mianowicie mają dostęp do łuczników z zatrutymi strzałami. I wydaje się, że to jest po prostu jedna, no taka okej, nowa opcja. Nie do końca. Otóż ci łucznicy całkowicie zmieniają styl prowadzenia bitew. Nie gra się tak jak dawniej, skupiając się na piechocie, na kawalerii, na flankowaniu, tylko właśnie na łucznikach. Bowiem te strzały działają w ten sposób, że po pierwsze mamy dwa warianty strzał. Są takie lepsze i gorsze. No i różnią się tym od siebie, że te lepsze mają więcej obrażeń i to dużo więcej, ale poza obrażeniami, które zadają, permanentnie do końca bitwy zarażone jednostki mają stan wyczerpany, przez co są one gorsze w walce i też mają mniejsze morale. I jeśli jeszcze przed takim zderzeniem armii uda się nam zarazić każdą taką jednostkę wroga, a jest to proste, bo też ci łucznicy mają taką umiejętność, która na pół minuty zwiększa im zasięg o punktów chyba 90, dlatego łatwo jest zarazić każdą jednostkę wroga, to już pomimo tego, że nasze oddziały piechoty są statystycznie gorsze od oddziałów gotów, dla przykładu, albo germanów, to i tak wrogów bijemy. No i tu właśnie kontrą na nich, jak mówiłem wcześniej, są Celtowie, którzy dzięki tej opcji Vanguardu mogą ich otoczyć i na tyle szybko zaatakować, że ci nie zdążą skorzystać ze swoich zatrutych strzał, pamiętając, że jak już jest walka w zwarciu, no to korzystanie z tych pocisków jest bardzo ryzykowne, bowiem można też zarazić własne oddziały, a oni, no niestety nie są na nie odporni. Gdyby byli odporni, to uważam, że ta frakcja byłaby totalnie przegięta. Lubię Słowian. Co jest w nich też przyjemne, to fakt, że mogą za friko kolonizować ziemię. No a jako, że zaczynają na terenach, przez które przemierzają się hordy stepowe, takie jak Hunowie i nie tylko, no to tam jest więcej właśnie terenów zrównanych z ziemią, aniżeli terenów zasiedlonych. I są to trzy frakcje. Antowie, zdecydowanie najtrudniejsi, ale też mający dostęp do najlepszych łuczników. Wenedowie, dosyć prości, mogą w ogóle się nie bić z Hunami, jeśli będą im płacili trybut albo w złocie, albo w żywności. Ciekawa opcja. No i jeszcze Sklawinowie, którzy mają dwie opcje. Albo uzyskają, albo skupiają się na ofensywie przeciwko frakcjom stepowym, dzięki czemu dostają bonusy do atakowania, albo na defensywie, no i wtedy, gdy się bronią, to mają tam lepsze morale. Jest to fajne, ciekawe, no ale też fakt, że ciągle się biją z tymi stepowymi wojownikami, nie jest jakoś mega fajne i poza tym tak naprawdę, że mają tych swoich łuczników i fajną opcję kolonizowania z Afryko, zniszczonych osad, to niczego innego nie mają, dlatego uważam, że obiektywnie ta ocena bardzo dobra i tak jest już delikatnie zawyżona. Na multi na pewno są super, bo no jest to kontra na wszystko poza Celtami. Jak ktoś tym umie grać, to granie na to nie ma niczego gorszego niż granie właśnie na Słowian. Okej, więc tak, drodzy Państwo, prezentowałaby się moja dzisiejsza tier lista z Attili. Myślę, że dosyć obiektywnie to wszystko oceniłem. Grałem w każdy dodatek, wiele godzin mam w tej grze, chyba już będzie ponad 2000 godzin albo prawie, tam niewiele być może brakuje. No i jak więcej ogram Roma 2, to też będę chciał takie coś zrobić do tamtej części. Ale Rom 2 ma jednak tych dodatków znacznie więcej i też nie każdy jeszcze miał okazję grać, szczególnie nie w każdy dodatek, jaki oferuje nam nową kampanię. No ale
to w przyszłości pewnie i tak nagram. Dlatego jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Facebooka, Discorda i Twitch streama. Linki macie w opisie, trzymajcie się, na razie, żegnam, hej hej!